Powiadają na ten akwen leszczownia. Większość z wędkarzy zaczynających swoją przygodę przychodzi tutaj dorwać leszcza. Słyszą na czacie jak, kiedy, tylko i wyłącznie leszcze i z leszcza na leszcze. Aż będziesz miał level wysoki i będziesz mógł zacząć łowić karpie. Ja wam dzisiaj pokażę leszcza z mojej strony, ze strony Stanisława. Tak oto prezentują się moje leszcze. Niewielkie i większe, i mniej agresywne, i te bardziej. To być leszcz specyficzny. Oczywiście on nie zawsze bierze. No i trzeba do niego mieć jeszcze odpowiedni sprzęt. Można kombinować na coś innego, ale też trzeba już w miarę się przygotować. Tutaj jest konkretny leszcz. Leszcz, który potrafi zrobić wiele. Piękna woda, piękne miejsce, jeden z najbardziej pięknych akwenów w ogóle w grach wędkarskich. Zaczynamy. Miłej zabawy. To będą prawdziwe leszcze. No to zaczynamy. Oto pierwszy leszcz średniej klasy, średniej wagi. Leszcz być leszcz. Na co wziął? Ktoś powie, pewno ciasto, może twarogowe, albo inne. Być może. Na te też być może weźmie. Ciasto ciastem, zanęta zanętą, a ryba być rybą. Idzie. Leszcz. Oczami Stanisława. Tak, to być mój leszcz. To leszcz, którego ja uwielbiam na tym akwenie. Faktem, że on musi być aktywny, musi brać, to wtedy dopiero jest zabawa. Nie zawsze bierze, nie zawsze trzeba na niego poczekać, ale jak bierze i znajdzie się miejsce, to wygląda to tak. Ja wam zrobiłem ten materiał bardzo, ale to bardzo pocięty jak tylko mogłem. Skróciłem jak tylko mogłem i tylko część ryb wam pokazałem, bo nie byłoby sensu, no bo i po co? Byłoby po prostu za dużo tego i byśmy oglądali to przez 40 minut może, albo godzinę, albo półtorej. Idzie tak. Jeden, bach, drugi, bach i kolejny leszcz. Ja zanęte trzy kulki i znowu bach. I tak cały czas. Raz mniejszy, raz większy. Raz z prawej strony, raz taki, co szarpie. Za chwilę zmieniłem żyłkę też, bo się zorientowałem, że lepiej nie ryzykować, bo mi tu przegryzie, a ja łowię bez stalki. Nie lubię stalki na tym akwenie, zresztą na wielu nie lubię, oprócz jednego akwenu, którego też tam można założyć grubszy przypon i wtedy będzie ok. I tutaj też łowiłem na bardzo gruby przypon. Jaki? No tak, żeby być bezpiecznym. Żyłka 60 kg, przypon 55, coś powie, kurwa, ale to... Przepraszam. No tutaj akurat ja tak zakładam, bo taki zestaw mam akurat gotowy i tak jadę. Ale oczywiście można dołożyć mniejszy sprzęt, zdecydowanie, i jakby co założyć po prostu metal na, jako przypon metalowy i będzie ok. Tylko tyle, że no, trzeba pamiętać o tym, żeby w miarę już sprzęt mieć jakiejś mocy. No i do tego najlepiej sprawny, czyli już naprawione wszystko, hamulec, mechanizm i tak dalej, wędka też, przelotki, wszystko ponaprawione i żyłka, to wszystko nowe da ci przypon, bo inaczej będzie jazda. Musi być sprzęt przygotowany na te uderzenie, jeżeli chcemy to zrobić bardzo, bardzo dobrze, bo inaczej długo to nie wytrzyma. Może pierwsze pół godziny, być może godzinę, a za chwilę będzie bach i po balu, dlatego że często gęsto jak jest on agresywny, jak zaczyna brać, to on bach raz, bach dwa, ty pięć kulek zanęty, biorą leszcze, tak, biorą, na tym spocie, tak, i znowu trzy kule. Także tu jest jazda już na całego. Jeżeli będzie właśnie ten sprzęt, nie, on nie musi być wcale mocny, nie, 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 bo ja tu wam pokazuję oczywiście już sprzęt w miarę mocny, który jest tam od 25, 6 levela czy coś takiego, ale tutaj można wykorzystać sprzęt dużo słabszy, tylko trzeba bardzo dobrze go skompletować i wtedy w ten sposób będzie to dobrze szło, tylko ten sprzęt musi być właśnie, o co mi chodzi, że naprawiony, bo często wędkarze, ci co zaczynają przygodę też, oni nie naprawiają, dopiero jak zobaczą, że raptem ryba, którą ostatnio holowali 10 kg, a teraz holują 3 kg i jest jakaś dziwna walka. Tak, do tego jeszcze kotwice.
Jeżeli założysz kotwice bardzo słabe, to też będzie to źle. Tutaj też kotwice muszą być założone lepszej jakości, czyli lepiej kupić rasę konkretnie na długo. Często gęsto też spada na przykład ryba. Może się zdarzyć i od razu słyszycie na czacie, zainwestuj w kotwicę. Nie ma to nic wspólnego z prawdą, dlatego że często gęsto po prostu ryba spadnie. Masz kotwicę założoną super nową, a ryby ci spadają. Tak jest czasami. Oczywiście może być też prawdą, że jeżeli masz kotwice bardzo stare, to zmień kotwicę, ale to często gęsto jest nieprawdą. Spadają po prostu ryby i nie przejmujcie się tym. Także macie na przykład nowe haki kupione dobrej też jakości, a wam ryba spadła. Pytacie się, jak to jest możliwe, że spada mi ryba. No i usłyszycie właśnie, zainwestować przydałoby się tobie w końcu nowe haczyki czy coś takiego. Nie przejmuj się, masz dobre. Tylko to jest taki temat. Walnięty od razu ni z gruchy, ni z pietruchy i mówią, żebyś zainwestował. Czasem spada. Jak często? To wszystko zależy. To być ryba, to być rusek. I tutaj czasem może się zdarzyć, że spadnie kilka i pod rząd. I podczas tego połowu, gdy łowiłem te szczupaki, nie spadł ani jeden. Haki mam dobre? Tak, ale na tych samych dobrych hakach ostatnio też łowiłem w innym miejscu i miałem tak akurat, tak się zegrało, tak mnie system wylosował, że faktycznie chyba z 6, a może i więcej spadło mi podczas połowu, powiedzmy tak 2-3 godzinnego. Także tutaj tak to jest, ale generalnie chodzi o to, żeby nie brać tego do głowy, a lepiej, jak już w ogóle właśnie rozmawiamy o hakach, to starać się w miarę możliwości zainwestować w mocne. Jak tutaj mocne haki są potrzebne? Nie są aż takie mocne, dlatego że ta ryba nie jest jakaś potężna, ale żeby w miarę dobrej jakości, czyli nie najtańsze kotwice, ale takie pośrednie, bo nie ma sensu wam kupywać kotwic po 6-7 dych na ten akwen, jeżeli nie macie gotówki, levelujecie, dlatego że nie ma wam to potrzeby. Tutaj nie ma ryb takich potężnych. Takie haki kupuje się, jak się idzie na inne akweny, gdzie jest ryba dużo, dużo większa, to wtedy tak, te haki mają zupełnie inną wytrzymałość. Tutaj nie potrzeba, aby był to po prostu w miarę dobry haczyk, tak powiedziałbym, średnią gotówę, nie najsłabszy. Jak z tymi szczupakami dzisiaj było? Generalnie było bardzo dobrze. Sprzedałem do kawiarni te szczupaki, polowałem na trofkę tutaj, była w kawiarni 12 kilo i polowałem na to, żeby dorwać i tam była dosyć gruba gotówka, bo ostatnio sporo gotówki wydałem na różne rzeczy, miałem zbierać na coś innego, a w zasadzie ostatnio wydawałem znowu na coś innego i robiłem sobie różne rzeczy, a praktycznie ryba jest martwa. W zasadzie w Russian Fishing 4 w tym momencie ryba jest martwa i na wielu akwenach jest kicha, nic kompletnie nie bierze. Co wtedy robić? Nie łowić. Jeżeli nie macie szybkiego jakiegoś miejsca, gdzie da radę cokolwiek robić, po prostu nie łowić. Ja też rano wpadłem, miałem dosyć łowienia, bo kompletnie nic nie brało, mówię, nie będę łowił, no bo nie ma sensu. Jeżeli ryba nie bierze, a będziesz non-stop rzucał, to niszczysz wędkę, niszczysz kołowrotek. To o to chodzi. Tutaj też jest tak to zrobione, żebyś ty demolował, pamiętaj o tym. Lepiej nic wtedy nie robić, albo gdzieś szybko dowiedzieć się, czy znaleźć. Ten spot po prostu trafiłem od razu, zerknąłem do kawiarni. Czy coś jest w kawiarni ze szczupakami? Były właśnie szczupaki 2-3 kg i szczupak 12 kg, to mówię, lecę na ten akwen, a może się uda złapać i tego większego szczupaka i trochę grosza wpadnie, bo ostatnio właśnie na sprzęty różnego rodzaju wydawałem gotówkę. No i wpadłem, faktycznie ustałem sobie w 2-3 miejscach, sprawdziłem co jak i w tym miejscu, gdzie tutaj stoję, brało mi najlepiej, rzucając w lewą stronę przez trzciny. Ale rzucając w prawą stronę też ryba bierze, też szczupaki są. Znajomy stał trochę wyżej, też łapał szczupaki. Mówi, że trochę mniejsze mu się dały, ale on mówił inną metodą. Trzeba by to sprawdzić. Chociaż ja sprawdzając dzisiaj uznałem, że te miejsce, gdzie stoję teraz, tutaj dokładnie na tej kładce i rzucając, jest najlepiej. Ale ja łowię też na jerki. To jest przynęta, która raczej jest dla początkowych niedostępna, do tego zaraz dojdziemy. Patrzcie na pogodę. Pokazałem wam specjalnie, żeby gracze, którzy tutaj uczą się i levelują, żeby zerkali na pogodę. Ja też miałem kilka dni takich, mimo że dobre brania, że w dzień nie było sensu mi rzucać. Dlaczego? Było bezwiecznie. W zasadzie taka pogoda, że szczupak nie chciał brać, kompletnie nie wiało i ja nie łowiłem. Mówiłem tylko rano i wieczorem, a co robiłem w dzień? Piłem kawę i przyglądałem się na czat, co ludzie piszą, czy coś ciekawego, a jak coś ciekawego, to im odpisałem. Tak bywa, dlatego na pogodę trzeba sprawdzić. Miejsce jest aktywne, rzucasz na przykład, a ryba ci nie bierze. Dlaczego? Ten najlepiej szczupak wziął chyba, o ile dobrze pamiętam, on wziął dosłownie przy samej kładce, taki duży. Ale tutaj ja niewiele widzę, bo ja mam tylko podgląd tego, co już pociąłem, także tutaj tylko tak zerknęłem na to, co tutaj widzę. Także tylko tak walnęłem ni z gruchy, ni z pietruchy. W każdym razie często gęsto jest tak, że
Ale był taki, to chyba ten właśnie, że on faktycznie trafił przy przykładce, że miejsce jest aktywne, a ryba ci kompletnie, ale to kompletnie nie bierze. Tak jak mówię, jest nie ta pogoda. Co, jeżeli nie macie jerków i na przykład i zupełnie inny sprzęt, sprawdzić na jaką przynętę bierze, bo może być, że jakaś przynęta też bardzo dobrze bierze, nie musi być wcale jerk. Ja w ogóle jestem zwolennikiem spina od pewnego czasu, dawno, dawno temu, po tym jak levelowałem właśnie na leszczach i na innych rybach, level niby leciał, tylko ta gotówka stała w miejscu, prawdę mówiąc. Od pewnego czasu łowię tylko na spina, później jeszcze znajomy mnie jeszcze bardziej wkręcił w tego spina i spin jest rewelacyjny, ale fakt faktem, że czasami i spin nie działa, dlatego że jeżeli ryby, które są w moim zainteresowaniu nie biorą, no to też żadnej gotówki nie zarabiam, tak po prostu jest. Jakie największe szczupaki holowałem? Mniej więcej do 9 kilo z kawałkiem. Co jak na ten akwen, to jest dosyć sporo uwagą. Dużo piątek, trochę szóstek, siódemki też się trafiały, ósemka jedna, no i najwięcej szczupaków takich między kilogram a 3 i to była taka przewaga. No ale faktem sumarum, to jak na ten akwen, to jest akwen taki początkowy w zasadzie, to jest dobra suma, znaczy to początkowy. Tu akwenów nie ma tak dużo, pamiętajmy, w Russian Fishing 4. Wiele akwenów następnych to już typowe giganty są w zasadzie i tam wędkarz się boi w ogóle pójść, który leveluje. W każdym razie jest to akwen, który jest tutaj chyba 12 levelu i tutaj te szczupaki to jest taka już namiastka fajnego spina. I jeżeli ten szczupak bierze, a sprawdzicie, że bierze, to proponuję łowić. Ja łowię na castingi, multiplikatory są zdecydowanie mocniejsze od zwykłych kołowrotków, ale większość graczy kupuje kołowrotki te zwykłe. Dlaczego? Robią uniwersalnie, żeby łowić i na karpia, i mieć na spina. Ja jestem tutaj akurat w tym momencie już spinowcem, także łowię na multiplikatory, bo one są mocniejsze. Co nie znaczy, że nie użytkuje się też kołowrotków ze szpulą stałą. A do czegoś innego będą potrzebne, to będzie się użytkowało. Multiplikator, który użytkuję tutaj, to jest multiplikator dosyć mocny, ale wcale nie taki drogi. On ma maksymalnego draga chyba 95 kg. Jeżeli oczywiście wszystko jest sprawne, nie zamykajcie kołowrotka, jeżeli ryba nie jest zmęczona, to też należy o tym pamiętać, jeżeli cokolwiek jest uszkodzone. Tutaj można dużo słabszy zestaw używać, ta wędka akurat moja to jest wędka jerkowa typowa, ja łowię na jerki tutaj. Od pewnego czasu mam tą umiejętność i ta wędka jest rewelacyjna, ona ma naprawdę moc konkretną, tu można rwać ryby, ale nie trzeba też mieć, tak jak mówię, tutaj na ten akwen. Na tym akwenie nie pamiętam, jakie są największe szczupaki, ale takich aż gigantów, jak na tych akwenach następnych nie ma. No i tak żeśmy pogadaliśmy, szczupaki żeście widzieli, czy leszcze, leszczy nie było, chociaż to były moje leszcze. I tak było sporo tego, ile zarobiłem, jakieś 1150 chyba, plus kawiarnia, coś takiego mi wyszło. Kawiarnia chyba było 112, coś takiego za 2-3 kg. Był ten, tak jak mówię, jeszcze szczupak 12 kg. Niestety, mimo prób, nie udało mi się dzisiaj, ale jeszcze jutro sprawdzę. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli stoisz kilka godzin i wędkujesz, na drugi dzień może być gorzej, albo w ogóle lipa, bo tak często gęsto w Rusku bywa. Chociaż nie jest powiedziane, że tak będzie. Ja jutro na pewno tutaj na te szczupaki skoczę i postaram się jeszcze to obadać. Na koniec wam chyba pokazałem dwa największe, o ile dobrze pamiętam, to były dwa ponad 9-kilogramowe, takie już, które jakąś tam namiastkę walki temu zestawowi dały, chociaż to jest zestaw, który jest raczej nastawiony na dużo większe ryby, ale ten szczupak taki to trochę szarpnął. Tutaj żyłki są bardzo grube, dlatego ten potencjometr nie idzie za wiele. Tą żyłkę akurat użytkuję w tym momencie, to i użytkowałem. Tutaj nie było sensu mi marnować następnej, bo pamiętajcie o tym, że żyłka też się niszczy. Dosyć często ta plecionka się niszczy, jeżeli właśnie się łowi na spina. To jest taki wydatek, bym powiedział, dosyć ważny, tak samo jak przelotki, rzucają często wędką, to się dosyć często niszczy. Tu chyba druga dziewiątka, jak dobrze pamiętam. Jeszcze zamierzałem postać chwilę, bo polowałem na tą trofkę, ale już zdecydowałem się, że na dzisiaj wystarczy. Piękne, piękne. Tak oto wygląda leszczownia z zupełnie innej perspektywy. Jak widzicie, zabawa jest fajna, ta spina bardzo fajnie się rzuca i proponuję graczom niektórzy nie robić tylko grunta, a robić też spina, ale pamiętajcie o punktach. Chcesz spinować? Dodaj punkty. Bez punktów będzie zdecydowanie gorzej. To z mojej strony wszystko. Leszcze oczami Stanisława. Ja uciekam do bazy i uciekam na serial Marsz. Dzisiaj będzie dobry odcinek. Przyjemnego do następnego. Gdzieś nad wodą. Cześć.